kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym filmiku, w kolejnym stroju dnia. Dzisiaj zapraszam Was na szybki strój dnia. Jest u nas naprawdę upał taki, że masakra. Są 22 stopnie, także lecimy na plac zabaw. Także strój będzie mega wygodny, tak żebym po prostu miała jak latać za modem na placu. I nie przedłużając, zaczynajmy. Włosy sobie spięłam w zwykły kok, żebym sobie kark opaliła. Makijaż, jak możecie zobaczyć, też praktycznie go nie mam, bo tylko sobie podkreśliłam oczy, podkreśliłam usta, bo chcę swój pysio opalić. I dalej, mam bluzkę z Gerfieldem, zwykłą bokserkę na rankach. I z tyłu ona wygląda tak, najzwyklej na świecie. Bluzkę kupiła mi moja mama na wakacjach i powiem Wam, że ona ma już chyba z 6 lat. Także ja naprawdę w ogóle nie jest zniszczona, także materiał ekstra. Także taka bluzeczka z Gerfieldem. Na nogach mam, słuchajcie, pierwszy raz w tym roku krótkie spodenki. Już się nie mogłam doczekać, czekały w szafie i czekały. Spodenki są od mojej mamy, nie wiem skąd pochodzą, prezentują się tak. Także no, spodenki jak spodenki, takie bardziej one są dresowe. Także sobie mam nadzieję trochę nogi opalić. A na nogach jak zwykle mam moje baleriny, które już milion razy widzieliście. Baleriny pochodzą z Primarka. Także przy animacji mam pokazać ich do znudzenia w każdym stroju dnia. No i powracając do góry, biorę torebkę, ten mój worek z Allegro. Ona mi chyba tu najbardziej pasuje. Zresztą nie wiem, czy mi w ogóle to stroju torebka pasuje. Ale szczerze mówiąc, wisi mi to i powiewa, idę na plac zabaw, a nie na pokaz mody. Także torebka musi być na placu zabaw, bo te z Was i ci z Was, którzy mają dzieci, wiedzą, że no, na plac zabaw trzeba wziąć dosłownie wszystko, począwszy od chusteczek, poprzez jakieś kredy, skończywszy na piciu, na czymś do przekąszenia. Także tak się prezentuje cały mój strój dnia. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy Wam się podoba, jaka jest u Was pogoda, bo u nas jest pięknie, słonecznie, także lecę, póki słonko świeci. I zapraszam Was do oglądania moich następnych filmików. Buziaczki, pa pa!